Gdy Hans Lukasik kilka tygodni wcześniej otrzymał list od warszawskiego przemysłowca Wienia Starzyńskiego, aż wstał. Pracownicy mogli przysiąc, że od tamtego dnia szpanuje plecy jeszcze bardziej i dzięki temu wyrósł o kilka centymetrów. To będzie ten przełom, myślał. Planował swój sukces, rozszerzenie działalności. Dał się ponieść fantazji. Co powie panu ze stolicy? Gdzie i jak go ugości? Polecił zrobić rekonesans miejscowych lokali, gdzie warto szacownego gościa zaprosić. Wybór padł na restaurację pod Lipami. Lukasik przyodział najlepszy garnitur, wyglansował buty i dziadkowy zegarek. Włosy na brylantynie odbijały światła latarni niczym zwierciadło. Lokal na rynku okazał się być najbardziej odpowiedni dla tak światowego gościa, jakim był warszawski przedsiębiorca Starzyński. Lukasik przyszedł pierwszy i dużo za wcześnie. W progu lokalu spotkał zarządcę, pana Kapuścioka, który osobiście wskazał najlepszy stolik w loży. Uzgodniono jeszcze szczegóły dań i poproszono, by kelnerzy mieli na uwadze kieliszek pana Wienia, tak by zawsze był pełen po brzegi. Wreszcie zjawił się Wieniu. Uszanowanie, drogi panie, odparł grzecznie Starzyński. Uścisnął dłoń przedsiębiorcy. Cała przyjemność po mojej stronie, zniżył się w pas Lukasik. Zapraszam na skromny poczęstunek. I gestem wskazał stół, który uginał się pod ciężarem wiktuałów, a były to dopiero przystawki. Zanim zdążyli się usadowić, podbiegł chuderlawy kelner, by napełnić kieliszki mrożącym się w wiaderku szampanem. Kurtuazyjne rozmowy zajęły dwa, może trzy sznapsy. Gdy wreszcie towarzysze uczty przeszli do biznesowych konkretów. Pana patent zdaje się być wielce nowatorski. Doprawdy niesłychane rozwiązanie, takie zachodnie, europejskie, a jednocześnie powiewa amerykańską wygodą i oszczędnością czasu. Panie Wienio, zapraszam, jeśliś chętny na obejrzenie fabryki. To całkiem niedaleko. Wspaniały pomysł, uradował się Starzyński. Więc chodźmy. Wienio pstryknął na kelnera, aby ten dał mu jeszcze flaszkę na drogę.